Dzień dobry, skarbie. Witaj, myszko. Monia z tej strony. Kosmiczne moniologii. Kosmiczne moniologii. Kto na wakacje do Włoch? Kochanie, czytanie pod tytułem Co się teraz w tobie dzieje? Dla każdego coś dobrego. Ja jestem pewna, że coś zawsze da ci znać, że jakaś wiadomość jest do ciebie. Po prostu będziesz to wiedzieć. Jeśli zaczynasz swoją przygodę ze słuchaniem swojej intuicji, uczeniem się jej głosu, to ten głos wydaje się na początku taki niepozorny. Trzeba się uczyć go wyłapywać. Potem to już przychodzi łatwiej. Natomiast na ziemi ciężko można powiedzieć, że to przychodzi zawsze naturalnie. Ciężko powiedzieć, bo to nie przychodzi zawsze naturalnie. Czasami człowiek się zablokuje i ni cholery, ni w jedną, ni w drugą. Kochanie, co się teraz w tobie dzieje? Przyjrzyjmy się. Doktor Monisia zagląda. Uwaga. Kochanie, karta z numerem 36. Słucham prawdy. Nawet w najbarwniejszej opowieści, nawet w najskrzętniej skleconym kłamstwie, widzisz prawdę. Bo nawet jeśli słyszysz kłamstwo, to jesteś w stanie wyłuskać z tego, dlaczego ktoś kłamie. I ostatecznie widzisz prawdę w całej sytuacji. I to jest też szukanie prawdy w życiu, szukanie prawdy w sobie, szukanie prawdy w ludziach. Natomiast szukanie było wcześniej, teraz to już jest, widzę prawdę. Nie szukam, szukałam, szukałem, teraz ją widzę. Akceptuję, przyjmuję, nie emocjonuję się, ponieważ nie ma takiej potrzeby. Nie oddawaj swojej energii tak łatwo, skarbeczku. Odnajdujesz prawdę na temat siebie, widzisz, zauważasz, czujesz, akceptujesz ją, bo to nie jest to, że ona jest nowa. Natomiast świeże może być poczucie akceptacji tej prawdy. I czas będzie iść gdzieś indziej, co nie? Do czegoś nowego. Zobacz. Korzystaj, utylizuj, kapitalizuj swoją mistyczną moc. No właśnie, schodząc troszeczkę z tego duchowego poziomu na ten nasz ziemski, bo żyjemy na ziemi. Żyjemy na ziemi, prawda? Prawda. Nie da się. No nie da się powiedzieć inaczej. Pomyśleć inaczej się nie da. Ach, jesteśmy tutaj razem wszyscy w tym niesamowitym duchowym i jednocześnie fizycznym, cielesnym doświadczeniu. I teraz co to znaczy? Utylizować, kapitalizować swoją wewnętrzną moc. Twoja moc, dzięki niej masz konkretne umiejętności. Jeśli tylko zechcesz, zadasz takie pytanie, wyślesz taką intencję we wszechświat, że chcę wiedzieć, jak ja mogę skapitalizować swoje umiejętności, żeby żyć wygodnie na ziemi? Bo jeśli ja chcę żyć wygodnie, nie chcę być męczennikiem, nie chcę być ascetą, to mówię do tych, co rezonuje oczywiście. Bo ja wiem, że ja przyszłam tutaj podtrzymywać, podnosić, majstrować przy wibracji planety i ja chcę tą wibrację utrzymywać, bo ja wiem, że to jestem cała ja, moja wibracja, to jak ja się czuję i dlaczego ja mam się godzić żyć poniżej pewnego poziomu. Dlaczego? Kochanie, oczywiście, że my jesteśmy tymi duchowymi stworzeniami połączeni ze źródłem, natomiast żyjemy
Może nie tyle żyjemy. Jesteśmy skupieni, nasza uwaga jest skupiona na tym cielesnym doświadczeniu tutaj na Ziemi, prawda? I ty zostałaś wyposażona w coś ekstra w tej całej grze. Masz pewne ekstra umiejętności. Taki gracz premium. Nie wiem. Zapłaciłaś za coś. I ty możesz zrobić z tego pieniądz, korzyść. Wykorzystać to. Tak. Pojęcie bycia świętym na ziemi zostało stworzone, nie wiem, na naszą niekorzyść chyba. Co jeszcze? Co jeszcze? Co się teraz w tobie dzieje? Nie jesteś sama. Nie jesteś sama. Mogło nastąpić pewne rozłączenie w twoim świecie. Rozłączenie jakiegokolwiek typu z osobą, z przyzwyczajeniem, z rytuałem, z miejscem, z rzeczą. Rozłączenie. Czułeś to w środku, czułaś to poczucie takiego bycia trochę samą sobie? I co ci dało to poczucie, jak się zastanowisz? Jesteś słabsza teraz? Ja myślę, że jesteś silniejsza. Jesteś silniejsza, mocniejsza o ten wewnętrzny spokój, że ten cały wszechświat stoi na tobie. Więc ostatecznie najważniejsze, że jesteś ty. Ty. Twórca. Kreator. I tutaj jest również informacja, że nie jesteś sama. Są ludzie, którzy się o ciebie szczerze troszczą, jak również masz wokół siebie skupioną uwagę swoich bliskich, którzy już zostawili swoje ciała. Jak i również bliskich, którzy są w ogóle nie z tego ziemskiego rollercoastera, tylko z innej planety. Dobra, nie jesteś sama. Co jeszcze? A wezmę jeszcze jedną tą, dobra. Skarbie. To jest czas dla ciebie, żeby poddać się temu, co przyniosło życie. Bo to jest twoje życie. Ty je stworzyłaś swoimi decyzjami, myślami, swoimi wyobrażeniami na temat tego życia. I ty jesteś promyczkiem, perełeczką. Ty jesteś najważniejsza i ty potrzebujesz teraz odpoczynku, zrobić dla siebie coś dobrego. Coś dla siebie. Dla siebie. Bo przyjęłaś taki duży, można powiedzieć, ładunek energetyczny z tym wszystkim, co się działo ostatnio. I teraz formuje się nowa osoba. I jak to formujące się nowe osoby, co robią noworodki? Odpoczywają, dużo odpoczywają. Może potrzebujesz się wyspać, potrzebujesz drzemki. Jak się zastanawiasz, czy zostawić sobie to pół godziny, zostaw je sobie. Tak z miłości do siebie. Nie z lenistwa. Z miłości do siebie. Że sobie odpoczniesz. Jeśli tak czujesz, że potrzebujesz. Kochaj siebie, skarbie. Zasługujesz na wszystko, co najlepsze. To się w tobie też zadziewa. Zadziewa się właśnie ten całkowity taki reset. Był chaos. Były zgliszcza, opadł kurz. Teraz coś zaczyna się ruszać, zaczyna pracować. Natomiast ty masz być dla siebie wyrozumiała, bo ty nie jesteś sama w tym wszystkim, jak ta karta tutaj mówi. Ty, skarbie, możesz dać swojemu umysłowi odpocząć. Powiedzieć sobie coś miłego, dać sobie na luz. Wszystko idzie tak, jak chcę. Wszystko idzie po mojemu. Wszechświat ze mną współpracuje, wszechświat jest mentalny, wszechświat jest myślą, pomysłem, umysłem. Ja steruję umysłem, jeśli tylko tego chcę i stanę się świadom tego, to się zacznie dziać.
Powoli, szybciej, nieważne, to się zacznie dziać. I ostatecznie wszyscy idziemy w jedno miejsce. Taka cała firma, jak najmniej zadowolony pracownik. Tak jest. I my wszyscy tu na ziemi jesteśmy odbiciem jeden drugiego. Siebie warci, jakby to nasze matki powiedziały. Dobra. Dobre, dobre, dobre. Zobaczmy tarocika jeszcze na ten rozkład piękny. Twoje ciało się też zmienia, wiesz? Zmienia się wygląd jego. Takie ponowne narodziny. To jest bardzo głęboka sytuacja. Gratulacje. Tyle. Tyle można powiedzieć. Gratulacje. A ty nie widzisz tego, nie jesteś świadoma i sobie nie gratulujesz? No, ale to się zmieni. Patrz. Trochę widzisz, trochę czujesz, trochę nie. Natomiast to, co ty odwalasz energetycznie, wibracyjnie na tej planecie, o, równowaga. Proszę bardzo. Równowaga. Ty jesteś równowagą. Jeśli tylko tego chcesz, możesz zacząć być również w swoim życiu. Jeśli będą w nim dominować myśli natrętne, negatywne, negatywnie ekscytujące i ty będziesz w nie wierzyć w dodatku. Nine, 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 nine. To nie ma nic wspólnego z prawdą. To się bierze z nerwicy, ze środowiska, z negatywnej energii, co ludzie wysyłają, nieodpowiedniego żywienia, braku odpoczynku z powietrza centralnie. Trzeba być dla siebie wyrozumiałym, bo jak jesteś dla siebie wyrozumiała, to wtedy te myśli, te negatywne, te straszne, te stresujące, one nie są takie prawdziwe, wiesz? Ty zasługujesz na tą wyrozumiałość. Ty czekasz na jakąś wiadomość od kogoś. Czekasz na... To nawet nie jest wiadomość, to jest wiadomość. To jest wiadomość serca. Ty czekasz na ładunek miłosny. No. Ciekawe, ciekawe, ciekawe. Patrz, ona tu ma to przyłożone do ucha, a on trzyma w ręce kielich, który może smakować ustami. To trzyma dłońmi. Ona też, co nie? I tu ma lupę do oczu. Tak jakby się dopełniają w tym wszystkim, co nie? I ktoś ma naprawdę mocne uczucia do ciebie. I ktoś jest twoim... Przeznaczenie to nie jest dobre słowo. Można je podciągnąć, natomiast są lepsze. Umowa? No nie, no głębokie, jak Zatoka Gdańska. Tak, to jest wasza umowa, no. To jest wasza umowa. Tak było, słuchaj, to zrobimy, tamto zrobimy. Ja chcę to, a ja chcę tamto. Okej, no to musimy zrobić to, a ja muszę to zrobić, a ja muszę tamto. Okej, róbmy to. Zapomnimy, nie będzie łatwo. Okej, zapomnimy, może damy sobie jakieś znaki, żeby sobie przypomnieć. Nie wiem, co by tu zrobić. And here you are. Odgrywa się wasza umowa. I dzieje się to, co ma się dziać, a wy przyprawiacie to emocjami. I tak się, jeśli o was chodzi, o waszą dwójkę, pewne rzeczy mają się wydarzyć, bo wy tego chcecie, to są wasze decyzje, jakby doprowadziliście się, wszyscy się doprowadziliśmy do tego, gdzie jesteśmy teraz. W dobrym i niedobrym znaczeniu. Proszę. Sorry. I ta karta dosłownie też mówi sorry. To są ludzie, którzy chcą powiedzieć sorry. To są umysły, które
wreszcie rozpoznają Twój punkt widzenia, Twoja perspektywa staje im się znajoma, ogarniają ją. Wcześniej mogło być tak, że jesteś Ty kontra reszta świata. I się okazuje, że już nie, że teraz to już jest taki blending, że ta energia tak poszła do przodu na ziemi i są ludzie, którzy się świetnie z Tobą bawią. Są ludzie, którzy traktują Cię szczerze i kochają jak bliską rodzinę. Albo są bliską rodziną i się świetnie razem bawicie. Anyway, wszyscy się razem świetnie bawią. Wasze zwierzęta, wasze dzieci, wasi faceci. Tak, to się też w Tobie zadziewa. Takie troszeczkę. Co to za słowo w ogóle? Daj mi porzeczkę. Skarbie. To jesteś Ty. Odpuszczająca. I te rzeczy już poszły w dal. I te zatargi z wszechświatem na temat społeczeństwa, ludzi, grup. Szczególnie jak ktoś ma na przykład Saturn w wodniku. No. No, to jest placement dopiero. Człowiek nie ogarnia. A teraz jest moment, kiedy człowiek ogarnia i człowiek zaczyna być ogarniany. O tak bym powiedziała. I dla każdego będzie to znaczyć to, co ma znaczyć. A ty skarbie, tu Ci przypomnę, bo mówię to wiele razy, natomiast trzeba to sobie przypominać. Jesteśmy ludźmi na ziemi, mamy naszą tendencją, naszym wzorem jest zapominanie, więc ja Ci przypomnę. Rzeczy do Ciebie przychodzą, gdy masz się dobrze, jesteś radosna, wiesz, że one same do Ciebie przychodzą, nie musisz się zabijać, poświęcać, robić nie wiadomo czego. Bądź radosna. Bardzo przepraszam, bo mi się tu lusterko koleboczy całe czytanie. To jest ważna wiadomość, zaraz do niej przejdę. Natomiast już masz w sobie coś pięknego, co się rodzi. Co za chwilę będzie dawać piękne owoce. I już idziesz. Ty idziesz, już idziesz. Ty jesteś cała świetna. I sobie świetnie poradzisz. To, co masz pamiętać, to, że nie musisz biec i się zabijać. Ty masz pamiętać o tym, że masz mieć dobry nastrój, połączenie z bazą. Pamiętać, że co by się nie działo, to wszystko jest dobrze. I wszystko idzie tak, jak ma iść, bo to jest gra. Zabawa. My jesteśmy o wiele więksi niż to wszystko. Myszko, z tym Cię puszczam, moja langusto. Buźka. Mua.